teraz jesteśmy w sklepie spożywczym. To jest jaki to sklep? Tommy. Czyli to jest jeden z bardziej znanych sklepów w Chorwacji. Drugi najbardziej znany pewnie to Konsum. Nie do końca wiemy, który jest tańszy. Nie wiem, jeśli wiecie, to dajcie znać. I pokażemy wam mniej więcej, jakie są ceny w Chorwacji. To jest Makarska, czerwiec 2024. Tutaj mamy jakieś szynki z dodatkami, nawet niektóre. Pierś z kurczaka, szynka z piersi kurczaka, 100 gram za 1,79 euro. Tutaj mamy jakąś ala pasztetową mielonkę, karóweczki. To jest kiełbasa z kurczaka. Jest tak, to jest taka szynka kiełbasa z kurczaka, 1,89 euro za pół kilo. Tutaj mamy parówki bez owijki, 2 euro za 400 gram. No i idziemy dalej, zobaczymy co tu jeszcze jest. Po drugiej stronie od razu mamy jogurty, czyli jogurt naturalny, 90 centów, bez grosza. Kwaśna śmietana. Kwaśna śmietana, bardzo proszę. Mleko, duże mleko, 3,2%, 1,33 euro. Idziemy dalej, mamy na przykład ricottę za 3,45. Mamy jeszcze sery takie do smarowania za 1,50 euro za to opakowanie, to jest 150 gram. Tu mamy w ogóle taki ciekawy ser biały z Waraży, miejscowości, w której de facto nocowaliśmy. Zobaczcie, w jakim fajnym, ciekawym formacie, kształcie tutaj sprzedają taki biały ser. I to jest ser, jest skrówka na obrazku. To jest obrazku, świeży ser, tak. Czyli to jest świeży ser z mleka krowiego, 4,85 euro. No i co, mozzarella, jeżeli ktoś ma ochotę, firmy COT, 2,50 euro. Ceny masła, tu do góry inne. Tutaj mamy masła w różnych cenach, 2,39, tutaj jest masło za 2,15, a tutaj jest do smarowania za 3,79. Tu w ogóle mamy taki majonez, zawsze mnie on bawi właśnie w takiej formie, majonez w Chorwacji. I chyba też jest w takich saszetkach, o na przykład tutaj. Koczuby podobnie są sprzedawane. Taki majonez to jest prawie czego 165 gram za 2 euro. Jak jesteście tutaj na krótko, to zobaczcie jaki fajny sposób majonez, taki trochę większej saszetce, więc myślę, że na jakieś parę dni wystarczy, nie trzeba kupować słoika. Te jajka, 10 jaj świeżych za 2,45, ale są też jajka, też 10 za 3,75, nie wiemy dokładnie czym się różnią. No i tutaj makarony różne, świeże, 2,15 euro za taką paczkę makaronu i idziemy dalej. Filet z piersi kurczaka za ile? Pół kilo filetu z piersi z kurczaka za 5,35 euro. Kolejne sery żółte, zwykły emmentaler za 1,99 euro. Tutaj również są droższe, 150 gram goldy, 2,99. No i różne rodzaje sera, mniej więcej 2 do 3 euro. Tutaj taki tost kanapkowy za 1,65 euro. I tutaj ser do pizzy, 200 gram, 3,45 euro. Wędliny, najróżniejsze rodzaje. Od 1,79 euro, nawet widzieliśmy gdzieś za euro, tutaj 1,75 euro. Niektóre nawet, wiadomo, długo dojrzewające wędliny, 250 gram, paczka 7,29 euro. Tutaj jakieś w okolicach 6, tutaj w okolicach 3 euro. Dużo salami, różnych kiełbas suszonych, ciętych. Także tak wyglądają ceny. Możecie sobie zatrzymać wideo, jeżeli chcecie się przyjrzeć. I jedziemy dalej. Jeżeli planujecie gotować w domu, tutaj ceny makaronów. Od 1,5 euro mniej więcej, nawet za 1,29 euro. Różne rodzaje, oczywiście wszystko dostaniecie. Makaron, spaghetti. 1,09 euro. Też ogromny wybór. Najróżniejsze rodzaje. W Chorwacji też robiłeś makarony, więc bez problemu wszystko dostaniecie. Oliwy w sklepie, w zależności od wielkości i rodzaju oliwy, no to od około 5 euro takie 250 ml.
da. Tutaj mamy na przykład litrowa oliwa 16,99. My kupowaliśmy oliwę na targu za 14 euro za litr. I tutaj dalej, gdybyście potrzebowali olejów, jest cała olejka, kilka rodzajów, euro 50 i 3,29. Sosy do makaronu, różne rodzaje, pesto barilli 5 euro. No a takie sosy pomidorowe 3,69, barilli trochę droższe, wiadomo, i trochę mniejsze, ale też dużo rodzajów, jest bolognese. Co my tu jeszcze mamy oprócz bolognese? Jest ricotto, są też jakieś z ananasami, tutaj trochę tańsze. Właśnie tu jeszcze sosy z bazylią, no i też do wyboru, do koloru. Tutaj w ogóle taka ciekawostka, na pewno znacie ten produkt, czyli Vegeta. Pochodzi właśnie z Chorwacji, czyli to jest chorwacki produkt z firmy Podrawka, widać więcej tego typu Vegeta. Przypraw. Czyli to jest chorwacki... Uniwersalna przyprawa, tak, do wszystkiego, saszetka 99 centów, a większa porcja za 2 euro. Lub 3. Te płatki śniadaniowe 3,29 euro za opakowanie, 250 gram, kilka rodzajów. Coca-Cola w Chorwacji jeszcze litrowa, a nie 0,85, tak jak u nas. Euro 39, obojętnie od tego jaki smak. Zwykła cola, cola zero, zero limonkowa, jest też zero bezkofeinowa. I tak, oliwki obok coli 3 euro za słoik 720 gram. Są też mniejsze, nie wiem czy są saszetki, nie widzimy, a tutaj są saszetki. To 185 gram oliwek drylowanych za euro i 5 centów w saszetce. Artykuły dla zwierząt, saszetki Purina One, euro 19 za 85 gram saszetkę. Tutaj mamy Whiskasa, a tutaj już saszetki dla piesków, podobne ceny. Bardzo proszę. Co tutaj mamy? Linolada. Jak byliście w Chorwacji, to na pewno znacie. To jest taka chorwacka Nutella z firmy właśnie Linolada. Ja jej próbowałam w różnych smaków i moim zdaniem jest przepyszna. Nie jest sztuczna, jak niektóre takie czekolady, Nutella podobne kremy. No, więc warto spróbować. I różne rodzaje tej linolady. Wszystkie za 3,50 euro. Wezmę sobie to, ale to jest fajne. Biorę ten smak, tego nie znam. Alejka z napojami i chipsami, bo słone trzeba popijać. Także tak to wygląda. Soki litrowe. Okolice 2 euro, są nawet za euro 35, małe soczki 80 centów plus minus. Różne smaki, takie, które są popularne u nas, ale są też ananasowe, truskawkowe, jakieś egzotyczne owoce. Tutaj jagodowy nawet chyba, borownica. Może być aroniowy, przepraszam. No i soki 1,5 euro mniej więcej, napoje również 1,5 euro, owocowe. Różnego rodzaju. Idziemy dalej. Tutaj już napoje gazowane. Duże butelki. Od euro 50 za jakieś mało znane marki do 2,19 za Schweppesa i cola za 2,15. Wracamy do chipsów. Niecałe euro za paczkę tego typu chipsów. Marek, których nie znamy. Teraz szukamy jakichś. O, tutaj mamy Pringlesy w różnych smakach. 3,5 euro mniej więcej za paczkę. Lay'sy euro 89 za 130 gram. I Chio 2,19 za duże paczki. Słodkie rzeczy. Ciastka a la Delicie 2,25 euro za 250 gram. Tutaj podobne 300 gram, również za 2,25 euro, a małe opakowanie 155 gram za euro 19. Że tak to wygląda. Czekolady chorwackie 220 gram, duża czekolada, to tak dla skali. To jest moja ręka, a to jest czekolada. I taka czekolada 220 gram, 3,69 euro. Odkładamy. Więc takie są ceny czekolady. Konkurencyjna,
Milka 4,45. Najbardziej znane ciastka w Chorwacji. Domacica. I tutaj opakowania po 220 gram. W różnych cenach. Jedne kosztują 3,5 euro. To jest z ekstra czoko. To jest 33% czekolady. Inny rodzaj 2,99 euro. Tutaj 3,50. Znowu. W zależności od rodzaju ceny się różnią. Tutaj jest z kokosem, jest z pomarańczą, orzechowa, z czekoladą mleczną. A tu jeszcze w ogóle śmieszna sprawa. Oprócz tego, że są standardowe puszki 0,33 litra coli, to są też takie śmieszne i w sumie fajne, jak ktoś nie chce pić dużo, 0,3 litra buteleczki w dwóch rodzajach. No i to jest fajny pomysł, bo czasami by się wypiło taką puszkę, ale nie na raz. A tak można sobie zakręcić, wziąć w drogę i nie targać większej butelki. Także spoko pomysł. Taka butelka 89 centów i nawet widzimy tutaj, że to jest chyba jakaś nowość, przynajmniej w Chorwacji. U nas tego nie ma. I tutaj ceny wody w sklepie. No taki duży baniak 7-litrowy, euro 69. Tutaj różne rodzaje. Oni mają wody źródlane, mają wody mineralne. Tu mamy wody witaminowe, czyli takie trochę ala chyba izotoniki. Najpopularniejsza marka w Chorwacji, zdecydowanie Jana. W różnych smakach, gazowane, niegazowane, wszystko jest. Tutaj mamy taki popularny bardzo w Chorwacji orężady w proszku, Cedevita. Spójrzcie sobie, jest cała tutaj półka i różne smaki tych orężad, one są cały czas w Chorwacji popularne. Mam wrażenie, że w Polsce już raczej się tego nie pije. No, u nas już raczej chyba się tego nie pije. I u nas bardziej były popularne nawet te herbatki takie w proszku niż orężady. Ale to jest pewnie podobne. Tyle jeśli chodzi o ceny w sklepie. Idziemy do kasy. Ja dzisiaj kupiłem sobie tą malutką kolę. A ja mam różne smaki linolady. Tutaj pewnie widać. Jakieś i oczywiście słodkie rzeczy. I czekolada Durina. Oczywiście słomy czas. Więc idziemy do kasy. Już. Są też kasy samoobsługowe oczywiście.